Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu pierwszym Komisji Rewizyjnej. Otrzymali Państwo, witam serdecznie koleżanki i kolegów radnych, witam Panią Skarbnik, Pana Mecenasa i tutaj Fundację Wolności Zwłaszcza Osoba. Towarzystwo nie jest z Fundacji. To trzeba było. Dobrze. Także witam wszystkich serdecznie. Otrzymali Państwo porządek obrad. Czy są uwagi do porządku obrad? Bardzo ładnie. Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu pierwszego, który już Państwu w większości jest znany. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z autopoprawką. Są pytania? Jeżeli nie ma... Jakim planem moglibyśmy się zapoznać? Może Pan przeczytać. Jakim planem? Ale nie jesteśmy w tym punkcie, Panie Przewodniczący. Jak będzie plan, to Pan przeczyta. Więc przechodzimy do głosowania punktu pierwszego. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2019. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za, jeden przeciw, wstrzymujący się. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Lublin, druk 1421. Proszę bardzo, Pan Radny Piduba się zgłasza. Ja mam takie pytanie odnośnie, znaczy zdaję sobie sprawę, że projekt należy uznać za uzgodniony z Kancelarią, z Prezesem Rady Ministrów, tak? Natomiast mam takie pytanie odnośnie uprawnienia uchwałodawczego dla przewodniczącego Rady. Bo jest to jednoosobowe uprawnienie, które w moim przekonaniu nie wynika z jakby zakresu działania przewodniczącego. I w tym kontekście, czy może być taka sytuacja, że ja jako radny no, na przykład będę się domagał, jako radny, bo przewodniczący jest również radny w kontekście, prawda, no jest radny, tak? Że ja będę się domagał takiego samego przywileju, jednoosobowej inicjatywy uchwałodawczej, bo nie widzę tu różnicy między mandatem przewodniczącego a zwykłego radnego. Odnosząc się do kwestii inicjatywy przewodniczącego, no to
założenie było takie, że dotykamy takich instytucji statutu, które wynikały ze zmian ustawy o samorządzie gminnym. Ustawy o samorządzie gminnym, zmiana ta ostatnio styczniowa z tego roku, gdyby tej instytucji inicjatywy dotykały, poprzez chociażby to, że wprowadziła inicjatywę uchwałodawczą klubu, jak również to, że odebrała, można powiedzieć, taką instytucję z naszego statutu, właśnie inicjatywy obywatelskiej, wprowadzając ją już do ustawy, gdzie zmniejszyła liczbę, bo mamy tutaj wymóg grupy, przynajmniej 1000 podpisów, w tej chwili wystarczy 300 do inicjatywy obywatelskiej. Z tym, że no, oczywiście to, żeby tą inicjatywę jeszcze uruchomić formalnie, to pragniemy też takiej dodatkowej uchwały, która określała szczegóły formalne takiej inicjatywy obywatelskiej. Stąd idąc w tym kierunku, aby uporządkować tę inicjatywę. A, jeszcze jedna rzecz, bo komisja z takich wniosków jest komisją wynikającą z ustawy i jest właściwą do rozpatrywania na potrzeb rady spraw ze skargami złożonymi czy wnioskami czy petycjami. I w rezultacie należało przyjąć, że taka komisja ma inicjatywę uchwałodawczą. Rezultatem rozpatrzenia musi być konkretny jakiś dokument, na którym rada będzie debatować. Wiadomo, że to musi być projekt uchwały. Więc i tutaj pojawiła się inicjatywa uchwałodawcza po stronie komisji. Do tej pory jedyną komisją, która miała inicjatywę uchwałodawczą, była komisja rewizyjna, która do tego momentu była właściwie dostępna jest tak wniosku, tej już nie. Więc skoro ustawodawca gdyby dotykał kwestii inicjatywy uchwałodawczej, to tutaj to komisja statutowa przyjęła taką koncepcję szerszą, żeby już uporządkować w ogóle kwestie inicjatywy i usprawnić w ogóle funkcjonowanie naszej rady. Więc tutaj nie tylko klub ma, nie tylko trzech rad, bo dotychczas również wszystkie komisje, nie tylko komisja rewizyjna czy komisja skarg i wniosków przyszła, tylko wszystkie komisje mają już inicjatywę uchwałodawczą zgodnie z tym projektem, z tymi zmianami. Jak również dodano przewodniczącego, który organizuje pracę rady, niekiedy rzeczywiście są takie sytuacje, że trudno narzucić prezydentowi lub grupie radnych jakiejś inicjatywę, więc taką inicjatywę przypisano również przewodniczącego tej koncepcji zmian jako jednemu z organów wewnętrznych rady, bo to nie jest zwykły radny, to jest przewodniczący, który jest jednym z organów wewnętrznych rady, jest odpowiedzialny za właściwe prace, funkcjonowanie tej instytucji. Co więcej, trafiają do nas takie typu wnioski, gdzie prezydent Natunożek, na przykład w sprawie wynagrodzenia, sobie ustala projekt. Więc też nie jest taka sytuacja, że jest to, szuka się grupy radnych, żeby taką uchwałę podjąć. A wiadomo, że to jest po stronie rady obowiązek ustalenia tego typu wynagrodzenia. Więc to przewodniczący z racji z tej funkcji, jeżeli już nie byłoby jakiejś innej inicjatywy, byłby najbardziej właściwy, żeby taką inicjatywę podjąć. Chociażby nawet powołanie komisji, czy zmian do komisji. Mieliśmy też taki w przeszłości przypadek, kiedy chodziło o podjęcie uchwały w sprawie rozpisania referendum i udzielenia absolutorium prezydentowi. To też, bo to może prezydent się do własnej sprawie projekt uchwały. Co nie znaczy, że to tylko w tych sprawach, bo wiadomo, że inicjatywa uchwałodawcza w ten sposób zapisana w statucie daje możliwość do wszystkich. Z tym, że no, trudno porównywać przewodniczącego do zwykłego radnego, no bo z racji tej funkcji i jako wewnętrzny, co wynika z paragrafu 16 rady, no, jest to osobą szczególną. I takie instytucje funkcjonują w swoich statutach. To nie, oczywiście, to nie jest jakiś pomysł, jakiś precedens. Chyba Poznań, na pewno jest w Gdyni, to już trzeba tak wymienić, ale są. Ja jeszcze, jeśli mogę do tego dopowiedzieć, gdyby ustawodawca chciał dać przewodniczącemu rady inicjatywę uchwałodawczą, to by to zawarł w ustawie. Natomiast w ustawie jest zapis wprost, że przewodniczący rady ma wyłącznie prawo organizowania pracy rady i jej reprezentowania. I w zasadzie to wszystko, co dał ustawodawca,
no my to rozszerzamy. Czy to jest dobre? Jeszcze nie wiemy, bo to można w różny sposób wykorzystać. I dobry, i niedobry. Ale to mam na się do tego pytania. Ja muszę, proszę bardzo. W takim razie to była sprawa statutu i ustanowienie komisji skarg, wniosków i petycji, tak to się chyba nazywa, zmienia też charakter komisji rewizyjnej. Jakby pan mecenas... No, bo to już jest moment narodowy, ale konstytucja nie jest właściwie do spotkania skarg. No dobrze, to właśnie chciałbym zapytać o to, żeby w skrócie pan mecenas powiedział, jaki będzie zakres działania komisji rewizyjnej, co tutaj się tak zasadniczo zmieni. Czy będzie wszystko to, co będzie kontra skarg? Może akcent będzie wydawany na to, co było poza skargami siłą rzeczy. No, bo też to z planu pracy komisji też powinno wynikać. No to może, że to już nie będzie takich tych doraźnych kwestii skargowych. Tylko wyłącznie to, co w zasadzie od samego początku i statutowo jest przypisane komisji rewizyjnej, czyli kwestie kontrolne. Czy aż tyle? No jeśli można, to faktycznie jest tak, że część tych uprawnień, które miała komisja rewizyjna, przychodzi teraz do, będzie powołana komisja skarg, petycji i wniosków. No i ona w zasadzie większość, tą część pracy, którą miała komisja rewizyjna, to będzie miała w swoim zakresie. My w zasadzie będziemy mieli te pozostaną tam funkcje kontrolne, w tym główna funkcja do absolutorium projektu uchwały dotyczące absolutorium do prezydenta miasta. Ja jeszcze chciałem spytać w związku z tą sprawą, czy w statucie, bo ja mam stary statut i w starym statucie jest tryb załatwiania skarg i w tym trybie załatwiania skarg jest w dalszym ciągu komisja rewizyjna. Ja nie widziałem zmiany w statucie, aby to, ta kompetencja została komisji wyłączona. Oczywiście wyłączył ją ustawodawca, ale skoro wyłączył ją ustawodawca, to uważam, że w naszym statucie, jeśli minął prawie rok czasu od tego, to też powinna być ta zmiana. Nie wiem, czy ona jest. No i mam takie pytanie, to jest paragraf 84. Czy te uprawnienia komisji rewizyjnej, które zostały wyłączone przez ustawodawcę, zostały też wyłączone przez zmianę? Zmiany w statucie. To proszę panu Jeśli zajrzeć. Jest w dzień 20. Jest właśnie cała zmiana dotycząca paragrafu 84. Nie, no po prostu pytam, czy jest to jedna z zasadniczych zmian. Nie. W którym punkcie jest, że wykreśla się ze statutu ten tryb dotyczący Komisji Rewizyjnej Zarządzania Skarbu? Trzeci, tak? Ustęp trzeci do tej pory mówił, że Komisja Rewizyjna rozpatruje. W tej chwili ustęp trzeci brzmi, że Komisja Skarbu wniosków petycji rozpatruje. Są pewne zmiany cząstkowe ustępów 1, 2 i całkiem nowe brzmienie ustępu 3, 4 i 5. Dobrze. Jest jeszcze w statucie taki zapis, że ja go do końca nie rozumiem, że ci, którzy mają inicjatywę uchwałodawczą, czyli grup radnych czy zespół radnych, tam jest takie określenie, powinien przedstawiać te swoje propozycje prezydentowi. Czy do wiadomości prezydenta? Znaczy, bo chyba tak to jest. Tak. I to pozostało, tak jak jest do tej pory. Ale no ja myślę, tu się nic nie zmieniło, bo no tak, to się paragraf 56 w obecnym statucie jeszcze. To mamy. To zmieniło się, bo są nowe grupy, jakby które mają inicjatywę uchwałodawczą. Tak, tylko że tutaj jesteśmy na etapie jak gdyby wdrażania tych zmian poprzez przyjęcie tego
uchwały, ale póki co, no to mówię, jak żeby odnieść się do pewnych historycznych zapisów, no to w paragrafie 56 ust. 3 jest mowa ust. 4. Projekty uchwały wnoszone przez radnych powinny być pana poprzez terenę do wiadomości prezydenta miasta. To był zapis do wiadomości. Do wiadomości. I teraz jest tak, że tak samo jest. Bo teraz rozszerzyła się ta grupa, bo to kluby radnych, prawda, przewodniczący i po prostu i ten wyraz powinien, to znaczy to mniej więcej wygląda tak, jak jest zapis, że powinno się radnym dawać projekt uchwały budżetowy 14 dni wcześniej, a zbytku 7 dni wcześniej, a poprawki. I czy to jest jakby, chodzi mi o ten zakres powinien, bo on jest taki nieostry, niewyraźny. To prawnie powinien jest ten traktowany jako powinność, czyli konieczność. Musi być wykonany. To jest powinien, czyli tak powinno być zrobione. To nie jest takie literalne, literackie podejście, że to może być, a nie musi. No właśnie, dlatego, że pytam. Jeżeli jest napisane w pakcie prawnym, że coś powinno być wykonane, to znaczy, że musi być wykonane. Ja mogę jeszcze? Proszę bardzo, pan radny. Chciałem wrócić do mojego pierwszego pytania. Panie Macynosie, mamy projekt statutu uzgodniony z prezesem Rady Ministrów. Co by było, gdyby z tego statutu na etapie procedowania najjutrzejszej sesji wykreślić na przykład teoretycznie uprawnienie przewodniczącego do inicjatywy uchwałodawczej. Czy ten projekt musiałby znowu wrócić do uzgodnienia, bo de facto on nie jest, ta zmiana nie jest jakby wynikająca z ustawy, jest fakultatywna, tak? Więc pytanie i jakby wycofanie tego jest zmniejszeniem zakresu, tak? Umocowań tutaj w tym przypadku. Więc chciałbym zapytać tak, no jak by to wyglądało? W mojej ocenie każda zmiana wystąpienia takiego tekstu, jaki został uzgodniony wymagała ponownego, co to wyłącznie z podjęciem nowej uchwały o projekcie zmiany i przekazanie jej do konsultacji premiera. Więc tutaj jesteśmy tak, albo przyjmujemy tak, jak jest, albo po prostu rozpoczynamy procedurę od początku. I to nie tak, że bo w tej uchwale już nic nie możemy zmienić poprzez jakieś poprawki autobusowe. On został tak uzgodniony, albo go przyjmujemy, albo nie. Mogłaby być tylko taka sytuacja, że premier mógłby zasugerować jakąś zmianę. W tym zakresie, jak premier by zasugerował, żebyśmy dokonali takiej korekty, no to byłoby możliwe do przegłosowania. Ale tak moim zdaniem nie można nic tutaj manipulować w tym dokumencie. Proszę bardzo, pan radny Magur. Popieram, że przewodniczący rady nie jest zwykły radny, bo ma szereg prawnych, jest odwoływany. My żeśmy to usłyszeli. Ale czy się trzeba? Przepraszam bardzo, spokojnie. Ja spoczynam z pan radny ma głos, nie przerywam. Jest odwoływany. W związku z tym, jeżeli bym nadużywał swoich uprawnień do inicjatywy uchwałodawczej, można go zawsze odwołać. Natomiast nowe przepisy wprowadzają tak naprawdę możliwość składania, no nie na naszym przypadku lubelskim, ale przez dwóch radnych. Bo tak naprawdę, jeżeli klub może liczyć od trzech osób, jeżeli jest klub trzyosobowy, tak jakby wspólny lub w poprzedniej kadencji, i klub ma inicjatywę, no to większość w klubie stanowi dwie osoby. Więc tak naprawdę dwie osoby mogą również, dwóch zwykłych radnych może mieć inicjatywę uchwałodawczą. Ja tutaj nie widzę jakichś szczególnych zagrożeń. Rozszerzone zostały szerokie kompetencje jako uchwałodawcze. To też limit zmniejszenia w przypadku Lublina do 300 osób. Też uważam, że będzie lawina tych uchwał obywatelskich. Że ja nie widzę tej zagrożeń. Proszę bardzo, pani dziękuję. Pani Radna. Też nie widzę żadnych zagrożeń, więc tutaj będzie wielka odpowiedzialność przewodniczącą, ponieważ spotyka się z mieszkańcami. Jeżeli powierzą mu jakieś zadanie, sprawę do załatwienia, to będzie musiał odpowiednio zareagować. I w tym przypadku, tak jak radni
trzy osoby do tej pory przygotowywali uchwałę. Tak, przewodniczący jako jeden i odpowiedzialny będzie zmuszony do realizacji zadań i uważam, że to bardzo szybko wręcz jakby i ułatwi sprawę pracy Rady, to jest jedno. Druga sprawa, mogłabym się ze wszystkim zgodzić, ale mnie to dosyć zastanawia ten fakt, który do tej pory zwracałam na niego uwagę, ograniczenia jakby wypowiedzi się na sesji mieszkańców. Właśnie to jest punkt wolne wnioski, którym mogły wypowiadać się mieszkańcy. W tej chwili on jest ograniczony, ponieważ mówi, że tylko prezydent i radni. Tak to z pamięci określam, tak jest określone. A do tej pory był bez opisu, czyli mogli wszyscy i radni, i prezydent, i mieszkańcy w tym punkcie się odezwać. Więc uważam, że tutaj za daleko żeśmy poszli, żebyśmy później nie musieli się tłumaczyć z tego. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie, mianowicie chodzi mi o interpelację. Czy radni będą mogli zgłaszać interpelacje na sesji Rady Miasta ustnie? Nie. Nie, bo ustawa to zawsze tylko formę pisemną i bezpośrednio kompletną. To jest instytucja wyłącznie ustawowa już w tej chwili, statutowa. I nie ma takiej formuły na ten żeby zgłaszać interpelacje lub zapytania na sesji. To zapytania też formułują się na piśmie. Nie mam świadomości, że to jest to produktu, ale... Czyli bo ja zrozumiałem, że punkt na sesji Rady Miasta interpelacja jest zapytanie, że był nieodłącznym punktem części sesji. Rozumiem, że teraz już takich punktów nie będzie na porządku obrad, interpelacja i zapytania. Teraz jest nowe brzmienie artykuł 24 ustawy o samorządzie. Dodaję do obecnego ustępu, czyli do obecnego zapisu ustęp 2 do 7. I to między innymi jest tak, że w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ustępu 4 zdanie 2 stosuje się odpowiednio, czyli chodzi o stan faktyczny przedmiotem. Interpelacje i zapytania, to jest ustęp 6, składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż termin 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytań. Termin jest jednakowy na interpelacji i zapytań. No ale co z tego paragrafu wcześniej, który pan mecenas czytał, to ja rozumiem, że zapytania są jako zapytania. Sama forma tego wyrazu stanowi, że to jest zapytanie. Nie jest ustawodawca postępuje w wyrazie 6 wyrażenia określa formę. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje do. Czyli zmienia się rada spraw, bo będziemy do przewodniczącego rady składać interpelacje, a później mogę było do prezydenta za pośrednictwem. Moim zdaniem powinno być to kierowane do prezydenta za pośrednictwem przewodniczącego. W ten sposób. Ja to, że... Ale ja piszę. Piszę, że do przewodniczącego. Ustęp 3 mówi o zasadzie. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Aha. Czyli głównym adresatem jest wójt. Potem jest określenie formuły i trybu. Czyli tak zostało. Więc tutaj moim zdaniem powinno być to zrobione na piśmie do prezydenta za pośrednictwem przewodniczącego rady.
Ja jeszcze tylko spytam, czy mogą być inne interpretacje tych paragrafów? No to trudno to interpretować coś innego, bo jest bardzo to wyraźnie zapisane. Ja też się dziwię, że zapytania zostały potraktowane jako pisemne. No, ale tak ustawodawca to określił. Proszę bardzo, panie ministrze. Dobrze, składamy zapytania na piśmie, a niech mi pan teraz powie, dlaczego do tej pory wnioski nasze nie były upubliczniane na BIP-ie, żeby mogli mieszkańcy je czytać. Wnioski budżetowe, wnioski wszelkiego rodzaju, one nie były upubliczniane na BIP-ie. Dlaczego? Czy jest coś takiego, co ogranicza właśnie upublicznianie naszych wszystkich wniosków? Nie istnieje coś takiego, jak my składamy wnioski do prezydenta budżetowe. Nie istnieje. To jest zapytanie i deklaracja. Ale to są nasze wnioski. To jest wniosek najczęściej. A ja zgłaszałam wiele razy i już miałam zgodę prezydenta na to. Oficjalnie prezydent wypowiedział się, że będą wnioski. Nie wiem. Ja mam przepraszam. Czy pani radna była może w komisji statutowej? Byłam. To najlepiej by było, żeby te wnioski. Nie ma tego. Ale był taki wniosek na komisji statutowej do przepraszam. Ja składałam ten wniosek na Radzie Miasta i pan prezydent odniósł się do tego, że nie ma problemu, że to może być. Ale wystarczy wnioski do budżetu nazwać interpelacja w sprawie wniosków do budżetu, już będzie opublikowana. Tak, to jest wniosek budżetowy. Tylko będzie rozpatrywany w trybie interpelacji. A to jest trochę inne. Czy my mamy w wnioskach to w trybie procedury budżetowej musimy wszystko robić, prawda? Panie mecenasie, to żeby mieszkańcy je przeczytali te wnioski, to my mamy obchodzić tak, że będziemy pisać interpelacja, żeby łaskawie któryś z urzędników mógł umieścić cały materiał. Nie, to jest uchwała procedury budżetu. To tam jest kwestia właśnie składania wniosku do budżetu i tam mogą być formy. Ale nie musi być zmiana, to są, nie są rzeczy tajne, więc mogą być. Normalnie każdy radny ma obowiązek złożyć wnioski budżetowe do końca września. I ma prawo żądać, żeby te wnioski budżetowe były, żeby mieszkańcy mogli wejść i zobaczyć, czy jest ich wniosek. Bo to nie są nasze wnioski. To nie są moje osobiste wnioski. Tylko to są wnioski mieszkańców, które ja popieram. Do tej pory na drodze tam nie było publikowanych wniosków budżetowych. Jeżeli taka potrzeba się zrodziła, to się kierować. Ogólnie chodzi też o inne wnioski. Jako odpowiedzialnego za publikowanie. Bo z tego co ja się rynę, obowiązku nie ma. Chyba, żeby właśnie z procedury uchwalania budżetu taki obowiązek się pojawił. Ja mówię o kwestiach obowiązek prawnych, co jest obowiązkowe, a co jest możliwe, no to na pewno nie ma przeszkód, aby publikować. Dlaczego o tym mówię, panie mecenasie? Ale to prawnie wiąże się ze statutem. W poprzedniej kadencji, nie w tej ostatnio, bo poprzednie jeszcze były wnioski budżetowe. Były wszystkie wnioski, przepraszam, wszystkie wnioski radnych, ponieważ nie zawsze zapytaniem można załatwić sprawę, trzeba zawnioskować, więc były wszystkie wnioski upubliczniane i wpisywane w BIP. Czyli interpelacje i wnioski były wpisywane. W ubiegłej kadencji wykreślono nam wnioski. I zostały same interpelacje i zapytania, które były na sesji, ponieważ dlatego prosiłam pana prezydenta, żeby odpowiadał na piśmie, żeby to było wpisywane, żeby mieszkańcy mogli czytać. Dlatego, że jak ustnie pan prezydent, to nie było w ogóle śladu w BIP-ie. No ale tak nie powinno być. Albo pracujemy dla mieszkańców i ich interesuje nasza praca. Jeżeli wnioskują do radnych, żeby się zajęli daną sprawą i robimy to do końca tak, jak należy, żeby sobie mogli. Jak ktoś zapyta mnie, czy złożyłam zapytanie, tak, proszę wejrzeć sobie na stronę BIP-u. To teraz nie będzie problemu. Zgodnie z nowymi przepisami, każda interpelacja, każde zapytanie, każda odpowiedź, zgodnie z ustępem 3, treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi
podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację biuletynu informacji publicznej na stronie terytorialnej gminy oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Czyli nasze wnioski tak samo będą opublicznione? Nie wnioski. Interpelacje i zapytania w tym trybie złożone na piśmie i odpowiedzi na nie ustawodawca wymaga publikowania w BIP. Więc to, co pani mówi, że wszelkie jakieś zapytania czy interpelacje dotychczasowo składane, na które no, nie udzielano odpowiedzi, albo były ustnie udzielone, więc tylko były w protokole, to teraz już tego nie będzie. Teraz każde zapytanie, każda interpelacja jest pisemna, każda odpowiedź na interpelację, zapytanie jest pisemna i podlega publikacji w biuletynie. A budżetowe, to ja mówię, że na tym etapie, na tyle, co się nie ma obowiązku, to nie znaczy, że nie może być, ale żeby był jakiś obowiązek, to moim zdaniem powinno być to wpisane do procedury budżetowej. Też mamy uchwałę chyba budżetowej na porządku sesji. Tylko mamy uchwałę procedury. To znaczy, jesteśmy w tej chwili w procedurze budżetowej związanej z uchwaleniem budżetu, prawda? Ale dostaliśmy chyba. Jest to. Dostaliśmy w tej książeczce procedury. Nie, ale na to co nie wiem, to nie jest. Dobrze, jedno zmiany nie wprowadza. Ale tu mamy, no, reasumując, chodzi o to, że nie ma pani radna żadnego konkretnego zapisu w żadnym jakby akcie prawnym, czy lokalnym, czy innym, który by mówił, że należy, czy powinien prezydent publikować wnioski budżetowe. Gdyby to było na przykład ujęte w komisji statutowej, mogłoby być. Proszę bardzo, pan radny nie ma. Nie ma tego w statucie, ja jestem. Teraz przeciwny temu, żeby taki obowiązek był, miał być umieszczony, bo będzie wtedy festiwal populizmu. Znaczy, już nie teraz mamy. No tak, jest materiał właśnie procedury budżetowej. Ale nawet w procedurze budżetowej, jak wejdziemy do niej, czy obowiązek już w tym momencie mieliśmy 340 milionów wniosków rannych. Rekordziści. Tak, 340 milionów wniosków rannych. Rekordziści po 70 milionów. Jak będzie obowiązek publikowania, to założy się, że będzie połowa radnych po 100 milionów miała wnioski budżetowe. I przeliczmy sobie 70 milionów i wszyscy radni po 70 milionów składają wnioski, mamy 2 miliardy obciążenia budżetu miasta. Ale to nie wiem, czy to jest na to właśnie dawać, pani radna, bo wiemy, jaka jest. Chwała mieszkańcom, że zgłaszają potrzeby i tym radnym, którzy zgłaszają wnioski. I że wiemy tutaj, dobrze, że pan mówi, jakie potrzeby ma miasto, na ile milionów, na 340 ileś milionów, to proszę wziąć to pod uwagę, jakie potrzeby ma miasto, a na ile jest wydolne. Niech pan powie teraz, na ile jest wydolne finansowo. A czy w domu nie ma pani większych potrzeb niż to, co bieżące? Każdy ma większe potrzeby niż to, co wydaje. To są podstawowe wnioski budżetowe rad dzielnic, a pan sobie drwi teraz z tego. Ale od tego jest radny, żeby zweryfikował, ewentualnie skonkretyzował, co da się zrobić, co nie. A przepisywanie na ślepo. Panie radny, trzeba nie być poradnym, żeby się odzywać. Proszę, żebyśmy mówili pojedynczo. Populizm to jest pana wypowiedź. Więc przepisywanie na ślepo wszystkiego, co pani podsunął, co podpowiedzą, co da rada dzielnicy i żeby był wniosków na 100 milionów, żeby się pochwalić, żeby... Po to pani jest publikacja, żeby się pochwalić, jaka pani jest... tylko że nie, ja się nie muszę chwalić. Złożyłam, no... Ja się nie muszę chwalić, bo uchwały obywatelskie i wnioski składam, a pan nie. Szanowni państwo, co jest... I o to chodzi, żeby nie było widać, kto pani składa i nie pracuje. Proszę o spokój, są jeszcze pytania co do statutu. Są pytania co do statutu, szanowni państwo. Jeżeli nie ma pytań co do statutu, to przechodzimy do głosowania, czyli punkt trzeci, rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Lublin, druk 14-1. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Lublin? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy punkt trzeci. Teraz, szanowni państwo, w punkcie czwartym przechodzimy do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2019 rok. Ja, zanim ten plan przeczytam, może go pojeśli, że mecenas w 10 minucie, ale jeszcze spytam. Mianowicie,
Radni Komisji Rewizyjnej, prawda, mają w zasadzie w tej chwili te funkcje kontrolne. W związku z RODO wiem, że istnieje pewien spór, bo radni, w zasadzie ustawodawca i ustawa o finansach publicznych zmusza ich do tego, żeby po prostu pozyskiwać wiadomości, w których te są m.in. dane osobowe. No, natomiast nie zawsze urzędy są te, czy spółki są te dane udostępniać. Ponieważ tutaj nasze zespoły kontrolne, naszej komisji będą chodzić na kontrolę, więc chciałbym w tej materii, żeby radni pozyskali pewną wiedzę, żeby się nie spotkali po prostu z jakąś niechęcią bądź nieuzyskiwaniem dokumentów, bo jeżeli nie będziemy mogli otrzymać dokumentów, to w zasadzie można komisję rewizyjną w tej części może nie zlikwidować, ale nie będzie miała sensu pracy. Wiem, że tutaj już się wypowiadali, no są różne wypowiedzi w tym, że ustawa w zasadzie daje takie prawo do kontroli i do pozyskiwania tych informacji, no ale nieraz urzędy nie do końca są jakby przychylne. Pan radny jeszcze ja pytanie? Ja właśnie chciałem do tego, jeżeli można. Proszę bardzo. Dobrze by było, gdyby komisja, ale i w ogóle Rada, panie mecenasie, otrzymała informację taką pisemną dotyczącą zakresu właśnie możliwości pozyskiwania danych osobowych przez radnych. Bo podam przykład. Ostatnio była informacja na poprzedniej sesji o wyjazdach służbowych pracowników ratusza i tam było napisane pracownik wydziału takiego i takiego. No kurczę, informacją publiczną jest, że pan Antoni Kowalski pracuje w ratuszu na takim i takim stanowisku. Więc jaka jest podstawa anonimizacji takich danych? Daną w tym przypadku jakąś nie do udostępnienia jest, że pan Antoni Kowalski ma żonę i troje dzieci, albo się leczy, albo coś tam. No ale to, że on jest pracownikiem i pojechał w imieniu prawda, samorządu za granicę na przykład, no to nie jest żadna dana osobowa, która podlega ochronie w moim przekonaniu. No proszę mi odpowiedzieć, czy my takie zwykłe informacje po prostu do tej pory też będą mi zablokowane, no bo ja, po prostu to jest jakaś granica absurdu. Ja jeszcze tylko powiem, że w moim rozumieniu radny ma prawo, znaczy ma prawo i ma też obowiązek i dostęp do wszelkich jakby rachunków, faktur i innych rzeczy, które są przez kogoś opisane, prawda? Dlatego, które powinny być w jakiś sposób opisane też jakby z imienia i z nazwiska. I my do tego mamy na 100% dostęp, bo tak wskazuje dwie ustawy. No, natomiast chciałbym po prostu, żeby te pewne wątpliwości wyjaśnić, bo wiadomo, że ja u nas już w urzędzie spotykaliśmy się z takimi sprawami, że urząd nie chciał wydać pewnych informacji, dopiero po interwencji sądu był zmuszony takie informacje dać, a wcześniej nie chciał i tutaj też nie chcielibyśmy, żeby komisja była w jakiś sposób ograniczana. Proszę bardzo, panie radny, na to na nas. Z uwagi na to, że często w architekturze potrzebne są mi mapy związane z różnymi sprawami mieszkańców, bo chciałabym wejrzeć i zobaczyć aktualną mapę. I ciekawa rzecz, ja muszę pisma pisać i czekać na udostępnienie tej mapy. Kiedyś tak nie było. I ustawa też mówi o tym, żeby udostępniać radnym, a nie w ten sposób, żeby radny pisał tak jak interpelację i czekał na materiał. Często jest za późno taką sprawę załatwić. I to bardzo jest oburzające, że radny nie ma możliwości wejrzenia w dokumenty sprawy, którą radny podejmuje i dla mieszkańców wykonuje. I następna sprawa to jest też sprawa geoportalu, czy on jest, z jakiego roku on jest, własności majątku naszego i ogólnie, czy to jest naniesiona i aktualna mapa. Też ważne by było, żeby to sprawdzić i aktualnić wszystko, żeby było aktualne. Poza tym
Dziwną sprawą jest, jeżeli to, co mówił kolega przed chwilą, że urzędnicy maskują się i zasłaniają swoje nazwiska w wydziałach. To jest jakieś nieporozumienie chyba, panie Pacewasie. I chciałabym, że pan, wnioskuję tu do pana, że pan przygotował pismo dla urzędników. Jak wygląda ich ochrona danych osobowych? Ja nie proszę pana dyrektora tego i tego, żeby podał mi nazwisko, imię i adres, gdzie mieszka, tylko nazwisko i imię i kwotę na przykład wyjazdu służbowego, notatkę służbową z wyjazdu służbowego. I dlatego, że ta kwota jest naszymi, są to nasze publiczne środki. To są pieniądze mieszkańców z podatku. Dlatego prosimy o takie informacje i żeby tego nie ograniczać. Pani Radna, pan, przepraszam, taka forma, jakby pan był, że pan mecenas coś pani napisał, ona w zasadzie nie obowiązuje. Nie, ale ja wnioskuję do, czyli możemy złożyć wniosek. Pani Radna, my możemy wnioskować poprzez wniosek komisji do prezydenta. Nigdy nie zagłosujemy. Ale to może być, interpelacja, może być interpelacja też, no ale pan Mencetes jakby delikatnie mówiąc nie ma takiego upoważnienia i uprawnienia, żeby pani zadała pytanie osobiście, żeby pisał do urzędników, co mają zrobić. No. Żeby wyjaśnić. No. Żeby urzędnicy wiedzieli, że ich nazwiska nie są tajne. No i pan, no trzeba pan to wyjaśnić w jakiej formule? Kwestia zmiany formy tej informacji o wyjazdach służbowych, nie wiem co stanęło na podstawę, żeby to sposób to przyjąć. Wiem, że tam na ostatniej sesji było jakieś wyjaśnienie tej materii. Ostatecznie to przyjęto, że radni otrzymają wykaz pełny z tego, co pan mówi. To jest jedna rzecz. Druga, trzeba rozróżnić kwestię poprzedniej kadencji i tej kadencji, jeżeli chodzi o uprawnienia radnych. No, w poprzedniej kadencji uprawnienia radnego w zasadzie były tak samo jak każdego innego obywatela. To dobra sprawa. W ramach dostępu do informacji publicznej mów pewne zgłości albo w fazie interpelacji, prawda, w szczególnym kierunku. W tej chwili mamy już od nowej kadencji większe. Uprawnienie ustanowiono ustawodawcę w artykule 24 w ustępie drugim wyraźnie zaznaczył, że w wykonywaniu mandatu radnego to zaznaczone ma prawo wykonawcza pod ruchy osobiste. Przepraszam, ja chciałabym usłyszeć, co pan mecenas mówi. Czyli w wykonywaniu mandatu radnego ma prawo 24 ustęp drugi, tak, obowiązującego już stanu prawnego ustawy sądowej. Ma prawo do uzyskania wszelkich informacji, o ile nie narusza to ruch osobisty. Tu jest pewien problem, bo oczywiście tu ustawodawca nie mówi o terminie. Trzeba przyjąć, że powinno być dostępne niezwłocznie, ale zależy tylko od charakteru tej informacji, zakresu informacji. Ktoś to musi zweryfikować, czy nie podlega to jakimś wykluczeniom w zakresie właśnie ochrony dróg osobistych, czy dalej tak jak mówi ustawodawca przepisów o technice prawnie chronionych. Więc to dostępny urzędnik, dyrektor, no musi za to brać, bierze za to odpowiedzialność. Więc w zależności od tego, w jaki sposób zostanie to zgłoszone, w jakim zakresie, czego będzie to dotyczyło, to pod tym kątem musi być to zweryfikowane, żeby nie naruszyć właśnie tej innej ustawy. Ale tutaj zaczęliśmy w zasadzie od uprawnień nie radnego, tylko komisji rewizyjnej. Tutaj się nic nie zmieniło. Te uprawnienia komisji rewizyjnej, tak jakie były, takie są. Mamy tutaj też statutowo określony zakres. I komisja oczywiście, ale jako komisja, ma prawo do wszelkich dokumentów, które umożliwią ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego, który związany jest który wymagany jest do właściwego przeprowadzenia właściwej kontroli i właściwej oceny. Czyli mamy tutaj dokładnie w paragrafie 87, 88 naszego statutu, jak to powinno wyglądać. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo jako taki projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2019 rok. I wiem, że w tej chwili taki jest obowiązek, chociaż Pani Mecenasie, jeszcze jedna sprawa.
Bo my ślubowanie mieliśmy 22. Mówimy radni 22. I ustawa mówi, że komisja rewizyjna powinna chyba przygotować nam pracę w ciągu 30 dni od ślubowania. Czyli wypadłoby to 22 grudnia, my sesję mamy 20. Bo się tak zastanawiałem, czy już w tej chwili musielibyśmy ten plan uchwalić, czy można by go uchwalić w styczniu. I tak do końca nie byłem prawnie pewny, natomiast przygotowałem ten projekt planu pracy komisji rewizyjnej na przyszły rok, ale to chciałem właśnie, żeby bardziej się koledzy z tym zapoznali. Panie Przewodniczący, lepiej teraz uchwalić, bo już do pracy. Dobrze. Znaczy, zgodnie z paragrafem 94, to plan pracy komisji rewizyjnej w pierwszym roku działania komisji przedstawiony jest w Radzie do zatwierdzenia jednego miesiąca od dnia powołania komisji. Powołania komisji. Na powołanie 22 samego, bo to 22 mieliśmy drugiego. No właśnie jest ta kwestia. Bo to jest miesiąc, mija, no to jest miesiąc. Nie. Panie Przewodniczący, my się w tej chwili mieścimy, ale chodzi mi o to, gdybyśmy nie mieli tego planu, zawsze można go zmienić. Zawsze można go zmienić. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, czy prawnie, czy jest możliwość, bo sesja jest 20. I my 20 byśmy się nie zmieścili. Na przykład wybrali tym drogi zabranie to już nie tak. To jest tego pierwszego. To jest tak, że nie złamiesz go. Dobrze, on mi nie. Ja bym go chyba nie złamał. Ja bym zrobił go mieć do tego dobrze, to plan pracy na następnej sesji. Nie, ja prawnie mnie to interesuje. To znaczy? Byłoby to niezgodne z literą prawa. Musielibyśmy zwoływać sesję na 22. Aha. Musielibyśmy. No, jeżeli miał być to zachowanie, ten ustawy. No, ale są takie inne terminy. To jest zostawiał przedstawione Radzie. To nie znaczy, że Rada musi jeszcze głosować. Do zatwierdzenia. No dobrze, no to, ale to przedstawione do zatwierdzenia, to ja rozumiem, przed złożeniem projektu planu. No tak, ale przyjętego przez komisję. Panie Wysmasie, ale to i tak Panie Przewodniczący, w związku z tym, że jakby część zadań komisji nam przechodzi do innej komisji, to czy Państwo, jestem pierwszy raz w tej komisji tutaj, więc mam pytanie, czy kontrolę w ilości 4 to nie będzie trochę za mało na cały rok pracy? Czy nie powinno być na przykład ich tyle, żeby były przynajmniej no nie podane? Panie radny, rozumiem to pytanie, ale tu są takie dwa punkty, że jeżeli pan radny wykona jakąś kontrolę przykładowo, to będzie pan mógł wziąć jakby następną. Powiem, na przykładzie punktu drugiego z pierwszej części. Ocena i analiza finansowa wybranych zadań inwestycyjnych gminy Lubin. Zadanie całoroczne. I tutaj akurat można sobie wybrać dowolne zadanie inwestycyjne. Co to znaczy sobie wybrać? Zadanie inwestycyjne, które załóżmy było wykonane i komisja rewizyjna na przykład dostała jakiś sygnał, żeby to prawda, skontrolować. I wtedy, bo to akurat chodzi o te zadania inwestycyjne, bo w innych przypadkach musi być bardziej konkretne. Ale tutaj właśnie biorąc pod uwagę to, co pan przewodniczący mówił, że gdyby ktoś nie miał pracy, to pracę zawsze znajdziemy. Co więcej, powiem, że my w trakcie roku też możemy po prostu, jeżeli państwo usłyszą, że albo się dowiedzą, czy ktoś państwa powiadomi, że są jakieś nieprawidłowości na jakimś odcinku, to my na bieżąco możemy po prostu to zgłosić do Rady Zawnioskowej, zresztą mieliśmy takie przypadki w Radzie, i podjąć po prostu kontrolę. Bo ja bym chciał, żeby państwo mieli to na uwadze, żeby, że tak powiem,
zapoznawać się właśnie z działalnością wszystkich jednostek miasta i spółek i po prostu, gdyby Państwo właśnie wyrazili wolę, że chcą do jakiejś spółki iść i ją kontrolować, jeżeli to zostanie przegłosowane, to takie zadanie będą mogli Państwo wypełniać i to w zasadzie w każdej części każdego roku. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale na jakiej podstawie pan przewodniczący to mówi? Bo ja właśnie uważam, że w tym punkcie nie ma kontroli. Nie ma związku. Nie ma żadnego związku z tym, co pan mówi. W tym punkcie. Nie ma tu żadnej spółki zapisanej w tym planie. Nie, tu spółki tutaj. Ja powiedziałem, jakbym pan uważał, słuchał, że jeżeli państwo radzą. Nie ma takiego punktu, panie przewodniczący. Pan jeszcze raz posłucha. Ja powiedziałem, że jeśli państwo radni pozyskają informacje, że w jakiejś. Ale zaraz. Ale zaraz skończyć jeżeli państwo pozyskają jakąś informację, że w jakiejś spółce są jakieś nieprawidłowości, bądź w jakiejś jednostce budżetowej miasta, bądź w urzędzie. I wtedy państwo zgłoszą, że chcą państwo po prostu zrobić tam kontrolę w jakimś zakresie, to powiedziałem, że po przegłosowaniu w ciągu całego roku nie ma żadnego problemu. Proszę bardzo, pani radna. Panie przewodniczący, nie o to chodzi. Odsyła pan nas tutaj do punktu pierwszego i drugiego. A głównie chodzi nam o to, że powinien być punkt, który mówi, daje nam możliwość jako komisji rewizyjnej wdrożenia kontroli na wniosek radnych, pojedynczych radnych. Pani radna. I co mi z tego, panie przewodniczący, że pan mi to mówi, że ja składam wniosek, a jak ja nie mam większości, to kontrola nie przejdzie. Zajmując się, panie przewodniczący, ja przepraszam, proszę mi dać się wypowiedzieć. Zajmując się kontrolą, komisja rewizyjna tylko będzie miała na względzie kontrolę, nie będzie miała już skarg, bo skargami zajmuje się inna komisja. My mamy tylko kontrolę, więc jako radni, którzy słyszą nieprawidłowości, czy dostajemy wnioski o nieprawidłowościach, mamy obowiązek reagować, tak jest zapisane prawnie, że radny ma obowiązek i odpowiada za to, jak nie zgłosi to odpowiednim, czy służbom, czy jako komisja rewizyjna nie skontrolujemy tego. Więc to jest naszym obowiązkiem. I pan mi mówi, że ja przychodzę, mówię, że na przykład chcę zrobić kontrolę w NBK, bo słyszałam o wielkich nieprawidłowościach. Składam wniosek i wniosek nie przychodzi, bo nie mamy większości. No i co z takiej komisji rewizyjnej? Ale to do kogo? Ja panu na coś powiem. Przepraszam, przepisy są takie, ja tych przepisów nie tworzę. I rozmawialiśmy dzisiaj o statucie i o komisji rewizyjnej. I w statucie i w ustawie, a szczególnie w statucie jest tak, że plan pracy komisji rewizyjnej, oczywiście nawet gdybyśmy to sobie zatwierdzili, jak pani radna mówi, wszystkie nieprawidłowości we wszystkich spółkach i byśmy to sobie zapisali, ale jeżeli w czwartek Rada Miasta nie uchwaliłaby tego, to albo by wyłączyła na przykład coś, to oczywiście byśmy tego nie mogli kontrolować. Bo takie są zapisy prawne, jeśli chodzi o komisję rewizyjną, że my sami sobie po prostu każdy radny nie może, że tak powiem, robić i kontrolować, co chce. Musi być na to zgoda rady. I jak kontrolowaliśmy na przykład, była kontrola, nie mieliśmy tego w planie pracy, ale rada, nie my jako radni, myśmy tylko zawnioskowali, żeby skontrolować inwestycje przy Chorskiej i tutaj przy Spokojnej, Oriona, to rada to zatwierdziła. Gdyby tego rada nie zatwierdziła, nie można by było przeprowadzić tej kontroli. I takie są przepisy, ja się muszę i my wszyscy musimy się tego trzymać. A mi dalej brakuje tego punktu, który daje nam możliwość podejmowania zmiany programu
i on by był wskazany, ponieważ zajmujemy się tylko kontrolami. Ale przepraszam bardzo, jaki pani ma konkretnie wniosek i jaki punkt, do czego mamy kontrolować? Proszę podać, proszę. Nie, nie będzie sprzeciwu, to zapiszemy. Ja przygotuję to panu na jutro na sesji. Panie Radny, dzisiaj będziemy opiniować plan pracy komisji, którą przedstawimy jutro na sesji przewodniczącemu rady. Ja przecież nie pójdę do radnego, do przewodniczącego rady i powiem, ja to pan daję, bo pani radna zgłosiła wniosek. Będzie musiała być dodatkowo komisja cała i będziemy musieli to przegłosować i dopiero wtedy przedstawić przewodniczącemu jakby w ostatniej chwili. No to nie jest dobra procedura. Chwileczkę. Ja bym proponowała i tutaj nie wiem, bo chciałabym, żeby radni też pomyśleli o tym, że jednak w ciągu roku możliwa by była jakaś inna kontrola. Małgosiu, czy chcesz coś powiedzieć, to powiedz. Właśnie chcę powiedzieć, że przydałoby się punkt taki, który mówi o tym, że są zgłaszane i interwencyjne kontrole, jakby je są dopuszczalne, jakby interwencyjne. Ale pani radna, to ja pani jeszcze raz tłumaczę, że są dopuszczalne, tylko że to musi przegłosować komisja i rada miasta. Nie ma żadnego. No tak. No to on jest w tej procedurze, która jest, pani zgłasza wniosek na komisji, załóżmy za 2 miesiące, że chce pani kontrolę na przykład w spółce, nie wiem, Motor albo MPB. Komisja przegłosuje, rada przegłosuje i gdzie mamy kontrolę. To regulują przepisy prawne. No, pan zasugerował, że pierwszy i drugi punkt to jest taki elastyczny na wniosek tu kolegi, że w sumie tutaj on nie, to się mieści w jego zapytaniu. Tak? No pani radna, kontrola bieżących zmian w budżecie miasta Lublin 2019 rok, zadanie całoroczne, to nie ma chyba, to nie wiem, jaka tu jest uwaga do tego. To jest zadanie całoroczne, dostajemy zmiany w budżecie i to jak inne komisje normalnie kontrolujemy, możemy to dogłębnie jakoś. Ale do dwójki, jak pan przytoczył ocenę i analizę finansowania wybranych zadań inwestycyjnych gminy Lublin, to zadanie całoroczne. Małgosiu, można zaskodować za jeden. To my jesteśmy do oceny i analizy? No tak. Możemy ocenić i zanalizować. No ale to analiza finansowa i ocena na przykład jakiegoś zadania inwestycyjnego, to też jest to kwestia kontrolna. Proszę bardzo. Ja jednak uważam i tutaj już jakby zostanie, myślę, zaproponuję coś, ale można by było to zmienić, czy zaproponować inaczej. Natomiast uważam, że powinien się znaleźć jakiś jeden punkt kontroli dotyczącej spółek. Bo w tej chwili nie mamy tego w ogóle w zakresie, w planie, a jest to w zakresie działania komisji. Więc zaproponuję no, na przykład, nie wiem, spółka jest na przykład ta, która zarządza kamienicami, LPGK na przykład. Węgry przedsiębiorstwo. Gospodarki komunalne. Żeby wprowadzić tutaj w punkcie na przykład tym drugim, trzecim, jaki zakres to może kontroli. Być, może być. A jak nie to, no to jakąś tam inną, nie wiem, mocję czy... Bardzo. Kontrola działalności finansowej głównie, tak? Nie. No chodzi o finanse, bo one mają dużo długu. Bo możemy co? Będziemy... Po prostu, żeby nie było tak, że przez cały rok nie kontrolujemy tej sfery. Nie ma problemu. Nie ma problemu, chociaż no. Czyli kontrola działalności finansowej spółek? Znaczy, nie spółek, spółki, konkretnej spółki. To wpiszmy jeszcze tutaj kontrola działalności spółki LPGK. W kwestii przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Kontrola działalności spółki.
Co więcej, pani radna, pani mówiła tutaj, że ewentualnie na przykład coś tam w MPK to wprawdzie jest spółka, ale my tutaj mamy punkt, który jakby tego w części dotyka, mianowicie mamy zapis kontrola działalności prezydenta miasta Lublin w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego miasta Lublin. To jest więc, coś innego. Więc to... Ale MPK jest całkiem inna od ZPR. Dwie rzeczy odrębne. Zadanie. Transport zbiorowy dotyczy zarówno... Panie przewodniczący, kierunek ten sam, owszem, ale każdy odpowiada za swoje w tym przypadku. ZTM za swoje, a MPK za swoje. No, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, szanowni państwo. No to niech pan go dopisze. I spółki MPK. ZTM i spółki MPK. To dlaczego pan tak nie napisał? Pani radna, dlatego nie napisałem, bo wiem, jak w poprzedniej radzie, chociaż były inne zadania, mieliśmy więcej obowiązków, ale wiem, jak wyglądały kontrole w ostatnim roku. Jeżeli to wszystko będziemy realizować i państwo zrobią kontrolę, to podejmiemy po prostu dalszy plan pracy, nawet na ostatnim miesiącu, żeby kontrolować jeszcze więcej. Nie ma żadnego problemu. Tylko zróbmy to, co będzie, jest zobowiązane. Bo napisać można bardzo dużo, tylko że później będziemy pisać, że to nie zrobione, to nie zrobione, to nie zrobione. A ja tego jako przewodniczący nie bardzo mi tego nie to tego punkt. To był głosowanie oraz MPK. Dobrze. Czyli wniosek jest, żeby tutaj realizowany przez Zakład Transportu Miejskiego i MPK. Tak byśmy to dopisali. Może być i tak. Chociaż nie, to wydaje mi się, że to muszą być dwie odrębne. Odrębne. Dwie odrębne. No tutaj byśmy pisali... I przed chwilą mówiłam, że są dwie odrębne. Dobrze. A pan mówi, że to jeden kierunek. Kierunek jeden, bo jest teraz pan mówi, że jest i drugie, to też pan transport, to żeby pani wnieść poprawkę, zaproponować poprawkę. Przegłosujemy. Jak to zrobić? I oczywiście mogłoby być to w jednym punkcie, tylko uważam, że to byłoby dla jednego zespołu za bardzo obszerne zadanie. Nie, bo to są dwie jednostki odrębne. I ZTM i dodatkowo MPK, mimo że się w jakiś sposób łączą i to są te same pieniądze i idą do spółki. Dobrze, wpiszemy kontrolę działalności prezydenta miasta Lublin w zakresie nadzoru transportu zbiorowego spółki MPK. Przez już ZTM, nie tylko MPK? ZTM, no chcą państwo, żeby wykreślić, nie ma problemu. A to mówiło o wykreśleniu. No to zostało. Ja proponowałam oraz. Pan proponował i. Nie. Dobrze, ale to jak będzie wpisane, to będziemy na całość głosować. To jak będzie zapisane i czy oraz? Nie, nie, nie. To będzie odrębny punkt dotyczący kontroli w spółce MPK. Bardzo dobrze. Dobrze. Panie przewodniczący, dziękuję. Czy kolega, pan radny Pitucha utrzymuje tą jeszcze spółkę RPGK? To w takim razie, jeżeli będzie już jakaś spółka, to ja mogę na razie wycofać. Dobrze. I żeby, ale rozumiem, że przyjmijmy to po prostu, żeby... Tak, żeby nie szanowni państwo, zakresu, który komisja nie ma... Szanowni państwo, mamy opcję jakby pięcioletnią, więc wszędzie państwa sugestie, propozycje, uwagi no, są mile widziane i będziemy włączać do programu pracy komisji. Co więcej, jeżeli inni radni też będą mieli takie sugestie, ja powiem przewodniczącym komisji, żeby chcieli coś tutaj nam dać, to również będziemy, jeśli będziemy mogli te sugestie spełniać. Chociaż oczywiście chciałem powiedzieć, że każda komisja Rady Miasta, a tu mamy wielu przewodniczących, ma też uprawnienia kontrolne i też może wszędzie wchodzić. Dobrze, ale tu to jeszcze chciałem, tutaj pan chciał zabrać głos. Dzień dobry, szanowni państwo radni. Ja chciałem właśnie zabrać głos w imieniu Fundacji Wolności w stosunku odnośnie do planu pracy komisji rewizyjnej. Chcielibyśmy
Znaczy może zacznę od tego, że bardzo się cieszymy, że będzie kontrola budżetu obywatelskiego. To też braliśmy udział w konsultacjach nowego regulaminu. Bardzo często mieszkańcy na to narzekają, szczególnie autorzy projektów, które nie zostały zrealizowane. I mam nadzieję, że kiedy te działania będą podejmowane, to skupią się Państwo przede wszystkim na tym, co jakby trafi mieszkańców, czyli te projekty, których się nie udaje zrealizować. Są różne projekty, od takich, które nie są zrealizowane od pierwszej edycji, po takie, które nie są zrealizowane od kilku lat, no i po takie, które nie są zrealizowane od roku. Myślę, że tymi, które nie są zrealizowane z zeszłego roku, jeszcze to nie ma się tak naprawdę co zajmować, bo to jest też związane z tym, że wiele przetargów nie udało się rozstrzygnąć, stąd są jakby te opóźnienia. Dostali Państwo od nas pismo, w którym prosiliśmy, żeby zająć się Lubelskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnym. Jest to spółka komunalna, z którą jako Fundacja Wolności mamy bardzo duży problem, ponieważ notorycznie odmawiają nam udzielenie informacji publicznej. Po czym sprawy są te przegrywane przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przed sądem. Ostatnio nawet sąd stwierdził rażące naruszenie prawa. To orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, jak Państwo sobie pewnie zdają sprawę. W przypadku, kiedy spółka składa skargę kasacyjną, to rozstrzygnięcie sprawy odsuwa się o 2-3 lata. My wiemy tylko o wnioskach, które my składaliśmy, natomiast nie wiemy o wnioskach, które być może składali inni. I wnosimy, w tym momencie nie powiem, między innymi, może taki najbardziej absurdalny przykład dotyczy umowy na powieszenie reklamy na Astorii, kiedy Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej go przejęło. Historia wygląda mniej więcej tak, że LPGK przejęło budynek razem z reklamą, zapytaliśmy się o umowę na przedłużenie reklamy, co było związane z tym, że była od razu zapowiedź pana prezesa, że ta reklama zostanie ściągnięta. No i po takiej, powiedzmy, przepychance spółka stanęła na stanowisku, że reklama już nie wisi, więc nie ma sprawy. No sąd stwierdził właśnie w tej sprawie rażące naruszenie prawa. Stwierdził, może nawet zacytuję. Oceniając tę okoliczność, sąd wziął pod uwagę opisane wyżej okoliczności sprawy świadczące o całkowicie bezprecedensowym uchylaniu się przez spółkę od załatwienia wskazanego wniosku. No my poprosiliśmy o umowę, spółka ostatecznie powiedziała, że reklama już nie wisi, nie ma problemu. Tutaj spółka też wniosła kasację do NSA. Sprawa się rozstrzygnie za 2-3 lata. No raczej jesteśmy pewni wygranej. To taki najbardziej absurdalny przykład. Chcielibyśmy jeszcze prosić o jedną rzecz, żeby przyjrzeć się też działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmujemy się tym tematem od dłuższego czasu i naszym zdaniem organizacja pracy tej komisji nie jest optymalna. Komisja spotyka się codziennie, spotkania trwają po 15 minut. Momencie, w jakiej postawie pan to mówi? Chwileczkę. W jakiej postawie pan to mówi? Za każdym razem, która głos. Momencie, proszę pan. Proszę nie obrażać. Proszę pan, to proszę powtórzyć to jeszcze raz. To mam osobę. Proszę pan. Proszę bardzo. Proszę podać swoje imię, nazwisko i proszę powiedzieć, że komisja pracuje po 15 minut. Komisja pracuje po 15 minut. Zdarzyły się takie przypadki. Krzysztof Kowalik, Fundacja Wolności. Mamy to jakby też... I nie obrażam pana. Nie rozproszę się. Ja jestem w tej komisji, przy ponad pół godziny siedzimy, co najmniej. Jak idzie się w teren, robi się kontrolę, przy ponad 2,5 godziny. Panie Krzysztofie, jak ona ma zgodę na kontrolę? Proszę pójść na mnie, proszę. Proszę pana, więcej ja wnioskuję, żeby pan tu nawet robi się nie wpuszczał, bo pan nas obraża. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, jak widzicie, są tu osoby, które są członkami tej komisji. Dla nich jest to bardzo drażliwa sytuacja, więc być może z tego powodu chociażby warto się przyjrzeć, bo jak widzicie, wzbudziło to momentalny napływ zdenerwowania. Myślę, że jeśli Państwo podejmą tutaj w tej sprawie bliższą kontrolę, to być może się coś zmieni. To też jakby nie jest może kwestia tego, jak ile trwają te kontrole, znaczy ile trwają posiedzenia. Proszę powiedzieć, co jest w zakresie pracy komisji alkoholowej. Czy pan na ten temat wie? Ale to jest
Panie radny, nie przyszedłem się tu przed panem spowiadać. Podsumowując, może moją wypowiedź. Proszę bardzo, jak pan odpowiedział w ten sposób. Szanowni państwo, pan tutaj, ale najlepiej by było, gdyby pan, jakby to powiedzieć, zgłosił pan wniosek, że chce pan, żeby komisja rewizyjna jakby skontrolowała pracę tej komisji antyalkoholowej. Tak właśnie, tak w tym momencie to zrobiłem. I to w zasadzie by wystarczyło. Jeżeli pan używa argumentów, z którymi można polemizować, czy się nie zgadza, no to już jest jakby wtedy, jeżeli będzie komisja, jeżeli państwo przyjdą, wtedy będzie dyskusja, a nie w tej chwili pan jakby rozgrzewa swoimi argumentami. Propozycja jest zrozumiała. No, na razie tutaj dodaliśmy jeszcze do tego, co tutaj jest w projekcie i być może, że no nie wiem w tej chwili, czy to ujmować, czy nie, bo wydaje mi się, że już jest dosyć dużo. Znaczy ja tu stawiam wniosek, żeby radca prawny rozpatrzył możliwość na piśmie udzielenia panu informacji, czy ma prawne mówić, szkalować członków komisji. I na jakiej podstawie? I prosiłbym, żeby dostał pan pisemną informację od Rady Miasta. Bo proszę nas nie obrażać, bo ja też mogę pana obrażać. Pani Rada, ja też proszę, żeby już nie wchodzić w meritum sprawy. Pan zaproponował kontrolę i czy w tym roku, czy w następnym, bo raczej mamy już tutaj zapewnione ten rok i jeszcze dodaliśmy dodatkowo to, co państwo zaproponowali. W następnym roku ja taki wniosek, który pan mówi, zaproponuję, włożę do projektu jakby planu pracy komisji rewizyjnej. Natomiast nie chciałbym wchodzić w szczegóły, żeby państwo mówili, co jest na komisji antyalkoholowej, co nie jest, bo to nie jest ten moment. Proszę bardzo, panie przewodniczący, ale proszę, mamy prawników, mogą udzielić informacji Fundacji Wolności, czym zajmuje się komisja alkoholowa. Dokładnie, co robi komisja alkoholowa, żeby mieli wyczerpującą odpowiedź na to pytanie. Może wtedy będą wiedzieli, co robi komisja. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jedno pytanie. Znaczy, ja przepraszam. Pomimo emocji, ja uważam, że pan jednym zdaniem, tak opisując formalnie, uzasadnił akurat ten temat. To wzbudziło emocje, ale przejdźmy na tym dalej, bo tutaj nie jest temat do rozpatrzenia. Natomiast nie wiem, czy pan w ogóle skończył swoją wypowiedź, więc ja bym proponował, skoro pan tu jest, no to dać skończyć, bo wydaje mi się, że to zostało przerwane. Tak, ale po pierwsze, a po drugie, żeby ja już skończył swoją wypowiedź i nie wracał do niej więcej, to ja nie wiedziałem, składając ten taki wniosek w sprawie rozszerzenia tutaj o LPGK, ale skoro jest jakaś podstawa, bo nie miałem tej świadomości, to ja podtrzymam po prostu ten zapis, żeby komisja skontrolowała LPGK, bo jakby chciałem sztukę dla sztuki, ale teraz widzę, że jest jakaś podstawa. Panie Mikławie, to LPGK. Więc tylko bym prosił, żeby pan przewodniczący sprawdził, czy pan skończył swoją wypowiedź, czy jeszcze coś. Dobrze, ale ja też zasugerowałem, żeby pan po prostu nie używał uzasadnienia, bo to wywołuje emocje. Wystarczy, że zgłasza wniosek. Wystarczy, że zgłasza wniosek. Panie przewodniczący, zgadzam się, być może za daleko tutaj uargumentowałem. Zgadzam się, rzeczywiście wskazujemy na potrzebę jakby kontroli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja Rewizyjna może określić zakres szczegółowy. Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w związku z państwa sugestiami, żeby dodać do planu pracy Komisji Rewizyjnej kontrolę MPK i LPGK, jakby dołączamy te dwa punkty i głosujemy. No, dobra. I dołączamy te dwa punkty i to, co mają państwo zaproponowane, byśmy przegłosowali. Proszę, pan jeszcze. Tutaj zgłoszono tak w kwestii uwzględnienia dwóch wniosków do planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2019 roku. Postaram się krótko. Michał Wolny, Towarzystwo Natury i Człowieka. Pierwszy wniosek, który chciałbym do pana przewodniczącego zgłosić, jest to wniosek o audyt polityki rowerowej miasta Lublin. Dokument, który w październiku 2011 w
formie uchwały został podjęty przez Radę Miasta Lublin, który no właśnie celem strategicznym jest zwiększenie do 2025 roku ilości podróży rowerowych w Lublinie do 15%. Dokument ten zakłada powstawanie takich czteroletnich programów rowerowych, które by obejmowały całe spektrum działań na rzecz realizacji polityki rowerowej. W ramach tych czteroletnich programów miały być opracowane roczne plany rowerowe. Do tej pory te plany ani nie były przygotowywane, ani nie były uchwalane. Zapisał pan audyt, bo już tutaj w tej audycji, bo już tutaj w tej audycji, rekomendacji antysmogowego panelu obywatelskiego w ramach tak naprawdę zakończenia rekomendacji antysmogowego panelu obywatelskiego. On się odbywał w tym roku 2018. Zostało przyjęte przez grono osób, które uczestniczyło w tym panelu obywatelskim. Ale przepraszam, kto to organizował? Organizował to urząd. Powołał z grona mieszkańców tak naprawdę, wybierając pewną taką reprezentatywną próbę mieszkańców, kilkadziesiąt osób, które podejmowało decyzję, jeśli 80% osób głosowało za daną rekomendacją. Była ona przez ten panel obywatelski, przez tą strukturę przyjmowana do realizacji i prezydent Krzysztof Brzuch obiecał, że wszystkie te 20 rekomendacji, które zostaną przyjęte. I to rozumiem, że chodzi o kontrolę realizacji rekomendacji. Dokładnie tak. Przepraszam, może nie. Może panelu antysmogowego. Tak, antysmogowego panelu obywatelskiego. Tak, tak. No nie wiem, czy to nie będzie za późno, no ale dobrze. Jak zrealizujemy to włączymy Państwa propozycję. Na razie no nie chcę włączyć wniosku za dużo. Czy nie ma potrzeby jakiejś szerszego uzasadnienia tego wniosku, tylko sama treść wniosku, tak? No chyba, że koleżanki. Jeżeli nie, to dziękuję. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2019 rok. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie, nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu kolejnego. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to będzie uchwała odnośnie planu pracy Komisji Rewizyjnej. W związku z tym będą każdy z Państwa prosił, żeby tutaj jakby tą uchwałę podpisał. W tym miejscu załącznik będzie zatoczyć się i teraz przechodzimy do punktu, czyli przyjęliśmy plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Przechodzimy do punktu piątego. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. Także proszę bardzo, pan przewodniczący. Wyrażam zgodę. Są inne propozycje? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za wyborem pana Zbigniewa Jurkowskiego na wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej? Kto jest za? Pięć. Kto jest przeciw? Ja jestem za. Pani radna jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy punkt piąty i przechodzimy do punktu szóstego. Sprawy wniesione. Proszę bardzo, pan radny. Ja bym chciał prosić przewodniczący komisji. Chciałbym prosić, żeby na pierwszą kontrolę pierwszy punkt są już trzy osoby chętne. Pani radna Rywka, pani radna Toborowska i ja. Panie wiceprzewodniczący, jeżeli rada uchwali ten plan pracy, to dopiero wtedy będziemy wybierać zespoły kontrolne,
Zespoły kontrolne będą raczej dwuosobowe, bo mamy dużo punktów. Ale to jest ciężki temat. Proszę pani radna Suchanowska. Panie przewodniczący, ma pan rację, musimy zaczekać na uchwałę, ale ja tutaj dlatego się tak powstrzymałam przy głosowaniu za Zbyszkiem Jurkowskim na wicę komisji, ponieważ ani przewodniczący, ani wice nie wskazany jest z opcji, która ma teraz opcji rządzącej, nie? W mieście. Wydaje mi się, że to się kłóci trochę, jeżeli, daj Boże Panu zdrowie, ale jeżeli będzie sytuacja, kiedy potrzeba będzie zastępstwa, no to jak my będziemy prowadzić komisję? No, pan Zbyszek będzie w trudnej sytuacji, bo będzie rozpatrywany. Zbyszek jest przyzwyczajony do dźwigania ciężkiej odpowiedzialności. To znaczy, pan przeciwko swojemu prezydentowi jakieś różne sprawy, no. No, ja tak delikatnie mówię, tak? Pani radna, pani już z góry zakłada, że ja będę chory. Tak. I to się może sprawdzić w prawie, o ile pamiętam, ani razu w poprzedniej kadencji nikt mnie nie zastanawiał. Panie przewodniczący, pani Urnowski z Biegiem na pewno mnie obiektywnie i dobrze zastąpił. Tak jest. Będziemy nie z różnej sytuacji, będzie musiał. Ale co ty się martwisz, co będzie prezydenta kontrolować, czy jeszcze na razie nie pani przewodniczący. Proszę, ja chciałem złożyć wniosek, że po zakończeniu komisji chcemy panu odśpiewać 100 lat. Nie ma to przerwy, nie ma co okazji, tak dziękuję serdecznie. Ja mam jeszcze jedną sprawę. Proszę pan, proszę pan. Chciałbym zaproponować zmianę terminu posiedzenia komisji. Na jaką? Na poniedziałek. No, ile godziny to? 12:30. Nie, to nie jest taki możliwy. Ja mam o 14, komisja samorządności. O 15:30 przewodniczący ma komisja rozwoju. Jest komisja rozwoju, jest komisja, także to jest... Komisja rozwoju jest długa i ciężka. No, co długości już nie przesadzą? No tak. Czasami jest dużo do procedowania uchwał. Czasem nie służy. To jest sam początek naszej przewodniczącej. Ale pani, nie będzie. Pani radna, ja powiem tak, że myślę, że to tym bardziej, że już nie ma wszystkich członków komisji. Ja myślę, że to jest temat do uzgodnienia, ale do przemyślenia i wcześniej, żebyśmy tutaj uzgodnili czy z innymi komisjami, czy żeby ktoś się... To się pan też sygnalizował, że im też ta środa nie pasuje, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej uwag i pytań, to komisję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo koleżankom i kolegom radnym. Dziękuję państwu.